Cześć, z tej strony Maniak44 i witam Was na kolejnej strzelance na mleczarni. Repliki, które dziś będę używał, to moja Spesna SAE-10, idealna do walki w budynkach. A jako boczniaka używam WE-19 MOS. Na pewno zastanawiacie się, o co chodzi z tymi foliarzami. Otóż jest to jedna z frakcji w dzisiejszej grze, a cała rozgrywka i tło fabularne wygląda następująco. Na mleczarni ma powstać nadajnik 5G. Z racji licznych protestów i ataków na budowy, do ochrony został wydelegowany WOT, czyli my. Placówkę zaś atakują tytułowi foliarze, czyli drużyna przeciwna. A sama rozgrywka jest dość prosta. Na mapie znajduje się 5 punktów WOT-u, które drużyna foliarzy musi przejąć, a których WOT nie może odbić. Każdy z punktów jest respem dla drużyny, która go przejęła. Aby zwyciężyć, foliarze muszą zdobyć wszystkie punkty przed końcem gry. Jeśli choć jeden punkt jest w rękach WOT-u, to oni wygrywają. Respawn co 5 minut. Pierwszy punkt bez niespodzianki straciliśmy dość szybko. Szybko! Jak na respo, to chodź tu szybko, bo zaraz będzie. Zostać? Tak, wchodzimy. Uważaj tam! U góry powinny być. Radziu, sprawdź tamtą stronę. Kontakt. Hit! Zostałem? Hit. Tutaj też trzech mamy. Nie lubię. Straciliśmy ten punkt. Musimy przejść na kolejny. Nie dostałeś? Okej. Okay. Poczekaj. Medyk! Każda drużyna ma dwóch medyków. Aby wyleczyć gracza, muszą na nim trzymać rękę i liczyć od 101 do 110. Mogą też odciągać trafionych za osłony. Raz. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Wracam! Dzięki. Dobra, schody czyste! Nie, nie, ty zostań tutaj, jak broniłeś. Klatki dalej można obstawić. Właśnie, obstawiajcie klatki normalnie, a ja idę na łowy. Dobra, to obaj schodźmy.
Straciliśmy ciemnicę? No. Straciliśmy kolejny punkt. Z niego przeciwnik ma łatwiejszy dostęp do klatek schodowych i może zrobić nam plecy. Postanowiliśmy przesunąć się na chwilę na tył, aby obstawić te przejście. To jest semi! To jest auto! Dostałem błędną informację, że straciliśmy jeden z frontowych punktów. Gdy wróciłem na pozycję, przeciwnik już zdążył dostać się na górę. Co jest? Ja wprost zasłucham. A skąd on się tam wziął? Jeszcze jestem na tyle szczupły. Dostał? Tam jest jeszcze? Jest chyba jeszcze. U góry? Jest. Przebiega? Zasłuchałem. Uwaga. Jaki jest status ostatniego punktu tam na pewno? Nasz? Nie przejęli go jeszcze? No kurde. Coś im morale chyba opadło. O kurwa, hit! Dostałem w replikę! Skurwysyny, po nami jest. Nie! Pod nami jest jeden. No to nie fart, kolego. 3 minuty. Póki się nie zrespię, to nie mogę używać mojej głównej repliki, którą dostałem wcześniej. A że za 3 minuty jest resp, to postanowiłem zrobić mały szturm z pistoletem. Kurwa, hit. To nie wysyłaj się. Straciliśmy przedostatni punkt. Jeszcze jeden i po nas. Hit. Ej, medyk. Medyk. Bracie! To nie jest seria, to jest semi. To jest seria. To jest seria. To nie, serio? Nie. Hit! Medek! Odciągnij mnie! To jeden, dwa. Wylepię. Ja
101, 102, 103. Uważaj, nasi. Tak. Przyjdź lewą, przyjdź lewą. Lewą. Chodź, chodź. Hit. Medek! Medek! W środku po prostu. Co? Jezu, dobra. Przeciągnij mnie tam. Dawaj. Dobra. Bęk. Żyjecie? Dobra, zablokowaliśmy wam respa. Zablokowaliśmy wam respa, nie możecie się torespać. Udało nam się zablokować ten punkt. Przeciwnik musi iść na inny. Potem postanowiłem cofnąć się do ostatniego punktu, ale popełniłem duży błąd. Wracając, szedłem z uniesioną repliką, jakbym był martwy. I natrafiłem na wcelowanego we mnie przeciwnika, który myślał, że dostałem. I tak bym nie miał szans, więc postanowiłem po prostu zejść. Straciliśmy respa. I w ten sposób straciliśmy ostatni punkt. Po tym mieliśmy się jeszcze bronić przez 15 minut, ale ostatecznie zakończyliśmy grę kilka minut później. Dajcie znać, jak podobała wam się dzisiejsza strzelanka. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego. Koniec!